Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Była środa, trochę przed ósmą. Szedł w stronę budynku przy Puławskiej 148 przez 150. Gdy wchodził, oczepał buty ze śniegu, klnąc jednocześnie pod nosem na początek zimy, na godzinę i wlekący się tydzień. Niewyspany i zmęczony podróżą powrotną ze wschodniej granicy, marzył jedynie o kawie i chwili spokoju, której miał już długo nie zaznać. Już w środku ominął kontrolę bezpieczeństwa, no przecież był szefem w tej firmie. Popędził w stronę sekretariatu, gdzie od niechcenia skinął sekretarce i szybko wszedł do siebie, zdejmując wilgotny płaszcz. Panowie, chodźcie tu szybko, za chwilę odprawa. No chodźcie, chodźcie. Pokażę wam, co dostałem od ukrów. Wiecie, że oni tym walczą z kacapami? Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Moim Państwa gościem jest ponownie dzisiaj nadkomisarz Marcin Borys Mikrza. Witam Cię, Marcinie, serdecznie. Witam Państwa, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie. Przypominam tylko, że Borys już był naszym gościem w podcaście Na Celowniku. Zapraszam do słuchania tego odcinka pod tytułem To nie był film. Borys, bez urazy, ale tak chyba należy powiedzieć, stary dobry pies. Zbyt młody emeryt. Okej, w porządku. A powiedz mi, ta sytuacja, która jest dzisiaj naszym tematem przewodnim, to mogła tak wyglądać, jak przed chwilą słyszeliśmy? Myślę, że nie było. Jestem też przekonany, że nie było żadnej eksplozji. Myślę, że to był strzał. Jestem tym porażony, przede wszystkim zaskoczony i porażony z drugiej strony. Zaskoczony, że spotkało to taką tak doświadczoną osobę, bo za taką mam pana komendanta. W pierwszej wersji pomyślałem sobie, że to nie on zrobił, tylko ktoś inny, ale pan komendant z racji być może honoru, charakteru, bierze sprawę na klatę. Wiesz, odprawa, komendanci, przedświąteczna, być może ktoś do niego przyjechał w odwiedziny z ministerstwa, zobaczył stojącą bazukę, pozwolił sobie wziąć w ręce, no i doszło do takiego zdarzenia, jakiego doszło, tak? Wiesz, że podobnie pomyślałem, też sobie wziąłem coś takiego, że być może chciał pokazać komuś, mówi weź zobacz, tak? Mimo wszystko można pana generała nie lubić, można mieć jakieś tam do niego obiekcje, natomiast jest to naprawdę doświadczony facet, który no jeżeli zrobił to, co zrobił, to naprawdę nie wiem, co było przyczyną tego i co musiało się wydarzyć, że akurat taka sytuacja miała miejsce i dziękować Bogu opatrzności, że skończyło się jak skończyło, że nikt nie zginął. Skończyło się jakimś tam lekkim uszczerbkiem na zdrowiu, tak? No, Mariusz Cielma stwierdził, że najprawdopodobniej w ogóle pocisk tak naprawdę nie zdążył się uzbroić i to wszystkich uratowało. No tak, czytałem, że potrzebuje 15 czy 17 metrów na uzbrojenie i całe szczęście, że celowane było w podłogę, a nie w ścianę, bo myślę, że doszłoby naprawdę do poważnej tragedii. Borys, a powiedz, ile tak naprawdę pracujesz już z bronią? Wiesz co, z klamką pracowałem prawie 20 lat. No to podobnie do mnie. Ja jestem instruktorem, przypuszczam, że masz podobne zachowania i przyzwyczajenia. No przecież znamy doskonale pewne procedury i normy, kiedy bierzemy zwłaszcza broń nie swoją. No bo swoją też, ale kiedy nie swoją, no to już całkowicie. Kiedy przecież też bierzemy broń, o której, bo umówmy się, nie musiał mieć pan komendant doświadczenia akurat z tego typu bronią, ale to jednak wtedy wołam kogoś, kto się na tym zna, żeby też być w tym wszystkim bezpiecznym. Dlatego powiedziałem, że byłem porażony tym, zaskoczony osobą. Zaskoczony byłem bardzo osobą, że to właśnie jemu to się przytrafiło. Człowiek, który jest numerem jeden w polskiej policji. Facet, który powinien emanować doświadczeniem i przykładem, no, doprowadza do takiej sytuacji. Wiadomo, że algorytm zachowania jest odpowiedni. Czy to jest broń długa, czy krótka, zawsze jest taki sam. Każda broń posiada swoje zabezpieczenie. Biorąc w łapę, nie kładziesz palucha na spuście. No to są różne przepisy, które to normują, tak? I takie wewnętrzne zachowania wypracowane przez lata
lata praktyki, lata treningów. No ale widzisz, chyba musiała się pojawić gdzieś pewna jakaś forma paniki, bo raz, że czynności trwały, powiedzmy, że od około godziny 8 aż do 2 w nocy, nie wezwano oczywiście odpowiednich służb, w tym m.in. Państwowej Straży Pożarnej, nie wdrożono de facto żadnych procedur, ustalano, czy to czasem nie była też forma zamachu, no bo przecież takich rzeczy też nie możemy wykluczyć, a jednak no, zapomniano tak naprawdę, od czego trzeba było zacząć, no bo jeżeli mogło być, a mógłby to być faktycznie zamach, no to należało i sam teren zabezpieczyć, i zabezpieczyć praktycznie cały kwadrat, tak, i użyć odpowiednich do tego osób. No, ja mam wrażenie, że właśnie panika chyba parę osób, brzydko mówiąc, zżarła, i przy okazji też chyba samego pana komendanta, no być może też przez to, że ogłuszony, w szoku i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że on nie był w stanie myśleć tej sytuacji, bo jednak jest to incydent, który naprawdę godzi w jego osobę i godzi w całą formację i myślę, że tu jednak kark zesztywniał i paraliż nastąpił wewnętrzny. W dużej mierze mnie to nie dziwi, no bo jakby nie było, jest to ogromny skandal. Pytanie, czy zrobił to on, czy ktoś inny, no wszystko wychodzi na to, że jednak przydarzyło się to panu generałowi. Także kwestia zachowania, wiesz, ja myślę, że tam był sztab ludzi, który szybko zrobił burzę mózgu, co z tym robić, jak tym robić. No wiadomo, że jest to jednostka komendy, duża, obszerna, dużo ludzi. No nie, ciężko zrozumieć, dlaczego taki algorytm zachowania, skoro zawsze gdzieś tam para może pójść bokiem do mediów. Nie każdy pana komendanta lubi, no taka jest policja, takie są inne formacje mundurowe, że jednak gdzieś tam ta zawiść to wszystko jest i zawsze trzeba się spodziewać tego, że ktoś może tą parę puścić bokiem, tak? No wiesz, ja zastanawiam się tak naprawdę, co jest gorsze w tej sytuacji, czy to, co się wydarzyło i no wiesz, prawda jest taka, że każdemu coś się może przydarzyć. No to jest czynnik ludzki, no stało się, po prostu się stało. Co jest gorsze, czy to, co się stało, czy to, co miało mieć następstwa później, czyli te procedury, które były wykonane, a które w ogóle nie były wykonane i to te scenariusze różne, jeżeli chodzi o kwestie budowania wersji, co się wydarzyło, tak? Ja dużo się zastanawiałem właśnie nad tym, jak zachowa się pan komendant po wyjściu ze szpitala. Zostawmy to na koniec może, co? Dobrze. Mówię całkowicie poważnie, no ja też jestem trochę zdziwiony, bo jeśli nawet komendant miał prawo nie wiedzieć, czy jest to załadowane, czy nie, to jak wspominałem, to mógł wezwać kogoś, kto mu w tym pomoże. Jak się bierzemy za inny typ, inny rodzaj broni, to też przede wszystkim no, wypadałoby jakieś chociaż krótkie przeszkolenie przejść. I tutaj gdzieś ta chyba wiedza strzelecka, procedury, a może i też chyba pewność siebie być może wzięły górę. Może też to, że za chwilę miała być wspomniana już przez nas odprawa. Parę osób może się spieszyło, a może i nawet była tego typu sytuacja, że ktoś bez wiedzy komendanta, a w jego obecności właśnie za ten sprzęt złapał, bo ja powiem szczerze, bardziej stawiam na to, że właśnie być może to nie zrobił nawet sam komendant. Mnie tylko jeszcze inna rzecz tak naprawdę też przeraża, bo bardzo dużo mówię o strategii, między innymi też w swoich podcastach, jak i na zajęciach ze studentami. Bardzo mówię też o komunikacji, czyli też tej komunikacji strategicznej. I tutaj jak zwykle zaczęło się kombinowanie chyba, nie? I po stronie Komendy Głównej Policji, i po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Bo najpierw rzekomo miał się tak zawalać, taka była puszczona wersja, potem jednakże coś się wydarzyło, ale przede wszystkim też te przekazy medialne. Raz, blokowanie w ogóle przekazu, bardzo długo nikt w ogóle nie wiedział o całym incydencie, a dwa, potem zmienianie tego wszystkiego. Ostatecznie komendant też udziela mediom wywiadów i to nie jednego. Zaczyna się, zdaje się, od RMF-u, ale potem wychodzą z tego, brzydko mówiąc, pewnego rodzaju babole, tak? Bo raz jest mowa, że komendant jedzie pociągiem, innym razem, że jednak jedzie samochodem, że jednak on gdzieś to tam złapał, innym razem, że postawił, że w sumie on wiedział, on nie wiedział, że to w sumie Bluetooth w tym wszystkim był, a to nie miało być prawa załadowanego. No, za dużo takich rozbieżności i wersji zdarzeń. Tak jakby być może coś było ustalane i ktoś się pogubił w tej swojej wersji, co ma mówić. To, co powiedziałem wcześniej, myślę, że to zachowanie po tym całym zdarzeniu jest gorsze od samego zdarzenia. To bardzo źle wpływa wizerunkowo na osobę pana generała i całej formacji. No, jeżeli osoba, która często mówi o etosie, o tym, że policjant musi być nieskazitelnie czysty, no, sama zaczyna takie gierki tutaj stosować w tej całej sprawie, no to wizerunkowo jest to coś okropnego, coś niesamowicie okropnego. Zwykły laik być może jest w stanie uwierzyć w jakieś formy zamachu, eksplozji, natomiast osoby doświadczone, bardziej ogarnięte, mające jakąś tam świadomość, jeżeli chodzi o kwestie broni i wybuchów, zdają sobie z tego sprawę, że gdyby doszło do eksplozji w pomieszczeniu,
na pewno byłoby pomieszczenie spenetrowane i oczywiście nie daj Boże, czego za całe szczęście, że się nie wydarzyło, myślę, że pana komendanta zbieraliby ze ściany. Myślę, że te wersje były nie do końca przemyślane i one tak naprawdę rzutują na całość obiektywnego, prawdziwego wyjaśnienia tej sprawy, no, tego, czego się społeczeństwo spodziewa, bo oczywiście policja nie jest firmą prywatną, stało się to państwowej instytucji. To, że ci budowane są różne wersje, różne założenia, mnie to wcale nie dziwi, no bo jakby nie było, jest to sprawa bardzo kompromitująca, tak jak powiedziałem, pana generała i policję, dlatego no, coś trzeba wymyśleć, tak? Nie wszystkie pomysły, nie wszystkie założenia wersji zawsze mogą być mądre, nie wszyscy muszą je łykać. Ja uważam, że wybrano tutaj bardzo przykre opcje. No, pierwsza wersja, zrzucanie winy na stronę ukraińską. No to już było, powiem szczerze, trochę poniżej pasa, bo przerzuca się pewnego rodzaju odpowiedzialność i to na partnerów naszych w takiej, a nie innej sytuacji, tak? No tak, no wiesz, po tym incydencie, zwłaszcza, przepraszam, przewodowie, dochodzi do takiej drugiej sytuacji, no to jednak mimo wszystko ten odbiór społeczny może być naprawdę bardzo negatywny, to może skutkować w różnego typu wydarzeniach negatywnych, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. No nie było to dobre, nawet jeżeli doszło do przekazania faktycznie uzbrojonego karabina, to odpowiedzialność tutaj spoczywa głównie na osobie, która to wzięła. Oczywiście tutaj wiadomo, no, wchodzą w grę paragrafy, nie miał pozwolenia na posiadanie, kwestia przewiezienia przez granicę, kwestia użytkowania go później, tak? To też budzi pewne wątpliwości, bo zobacz, komendant teraz się tłumaczy, że jechał na paszporcie dyplomatycznym. Teraz jest wersja, że przejeżdżał samochodem, wcześniej, że poruszał się pociągiem specjalnym. No dlatego mówię, że ta wersja będzie, myślę, że te wersje będą takie manipulowane, a to bardzo źle rzutuje na jego wiarygodność i na całokształt sprawy. No nie jest to coś dobrego, zwłaszcza, że no, to trzeba powiedzieć jasno, i to już dzisiaj mówiłem wcześniej, że pan komendant no, niestety ze służby pozbywał się wielu policjantów ze względu na ustawę na dobro służby, czyli uważał, że dana osoba nie powinna nosić munduru ze względu na to, że jej osoba psuje wizerunek policji. A tutaj mamy do czynienia no, z niebywałym skandalem tak naprawdę. Jeżeli był konsekwentny w stosunku do innych ludzi i pozwalał sobie na to, żeby jednak rozwiązywać z nimi stosunek służbowy, no to myślę, że tutaj chociaż powinna być odrobina honoru zachowana, no bo też, Artur, musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy w tym incydencie, zdarzeniu, incydencie uczestniczył nie on sam, ale też inni ludzie. Wszystko przemija, skończy się ta władza, nastąpi ktoś inny, ktoś może do tej sprawy wrócić, tak? Trzeba liczyć się z tym, że każdy z tych ludzi później może mieć postawione zarzuty mataczenia w tej sprawie. Czyli ta osoba, no, która tego się dopuściła, no, ma tą świadomość, że ciągnie za sobą kilka innych osób. Pan komendant w różnych środowiskach nie jest lubiany i na pewno ta sprawa kiedyś wróci na tapetę, bo to jest tak sprawa bez precedensu, że na pewno ktoś będzie ją chciał przefiletować jeszcze raz i sprawdzić, co tak naprawdę się wydarzyło. No, wiele osób wie, co się wydarzyło. Dodatkowo jeszcze dochodzą pewne kwestie związane z alkoholem. Mówi się o tym, że tam w pomieszczeniach komendanta był alkohol, gdzie tak naprawdę jakiś czas wcześniej pan komendant wydał decyzję, polecenie o zakazie przetrzymywania alkoholu w pomieszczeniach służbowych Komendy Głównej. No takich, wiesz, wiele niesmaczków się tutaj pojawia, które wizerunkowo nie są dobre. Gdyby to jeszcze dotyczyło jego osoby, no to okej, facet sam się z tym zaczyna grzebać, ale niestety jest to człowiek, który jest reklamą wizerunkową tej formacji i dlatego też powinien mieć to na uwadze, że jednak każde takie mataczenie czy kombinowanie w sprawie, czy jakiekolwiek inne niuanse, które będą wyciągane, no negatywnie rzutują na pracę policjantów, tych policjantów, którzy naprawdę rzetelnie wykonują swoją robotę. No właśnie, bo tak naprawdę to nie chodzi tylko o niego i tutaj być może właśnie w pewien sposób ten prym trochę wiedzie otoczenie i gdzieś chyba trochę brakuje wyobraźni, bo ja wrócę jeszcze do podróży, która mogła, a nie musiała tak wyglądać, ale wyobraź sobie, ja mam bujną wyobraźnię, więc zawsze mi się uruchamiają pewne scenariusze. Wyobraź sobie, że ma to miejsce w tym pociągu, w którym rzekomo mieli jechać, tak? Bo być może na terenie Ukrainy przemieszczali się faktycznie pociągiem. I ten pocisk zdążyłby się uzbroić. Wyobraź sobie, co by się wydarzyło. Jakie pierwsze by były informacje, te medialne oczywiście. Zaraz by było, że pewnie miał miejsce atak na pociąg, wojna i tak dalej. I zaraz by było kombinowanie, czy to w sumie Ukraińcy, ale tak naprawdę nie możemy też zapominać o pewnych innych konsekwencjach dla innych osób. Raz to, co wspomniałeś już, narażenia innych osób, które w pobliżu się znajdowały i to niekoniecznie tylko w samym gabinecie i na tej samej kondygnacji.
Ale także dla funkcjonariuszy chociażby Straży Granicznej, tak, którzy pełnili służbę, dla funkcjonariuszy służby celno-skarbowej, którzy też na tej granicy byli, dla wszystkich tych, którzy w ogóle blisko służbę komendanta też pełnią, no bo zaczynając się rozgadywać, niektórzy w pewien sposób w ogóle nakreślili rozkład pomieszczeń wokół komendanta. No, dla mnie trochę niebywałe. Znaczy ja po całym zdarzeniu już tak trochę głowa ochłonęła, wyciągnąłem pewne wnioski, znając realia policyjne, że wegną wszyscy oprócz tego, co pociągną za cyngiel. I tak też może być właśnie, tego się obawiam, że chroniąc tutaj tą głowę numer jeden policji, gdzieś tam trzeba będzie komuś te, że tak powiem, po Achillesach strzelić, tak? I tego się obawiam, że jednak dziś nie będzie tak duże parcie, czy to medialne, czy społeczne, czy chociażby wyciąganie przez opozycję tego smrodu, że no, ktoś tutaj za to będzie musiał beknąć. I tym bardziej właśnie uważałem, że w tej całej sytuacji budowanie jakichś takich wersji z kosmosu, no to mija się z celem tak naprawdę, bo to nie ma sensu. No, powtarzam, na początku rozmowy wspomnieliśmy kwestię algorytmu zachowania przy użytkowaniu broni, tak? Ona jest zabezpieczona, czyli trzeba odbezpieczyć, czyli samo odbezpieczenie, ale kwestia trzymania palca na spuście, no naprawdę zrobił to mega laik. Ja nie wierzę w to, że po prostu przestawiając tubę, ona wystrzeliła. No, po prostu to jest dla mnie taki abstrakcja. Jeszcze tłumaczenie pod tytułem, no tak, z tego puszczali muzykę. No wiesz, z Kałasznikowa też można piękną melodię puszczać, prawda? Zwłaszcza serio. No, takie banalne tłumaczenie, które społeczeństwo słucha i wyciąga z tego wnioski. Póki co niestety wyciąga wnioski negatywne, bo jest masa memów, drwin z policji. Musimy się liczyć z tym, że ci policjanci na ulicy będą tym dotknięci, no bo będą słuchali tych żartów, dowcipów. No bo jeżeli taka sytuacja ma miejsce w takim miejscu, związana z taką osobą, no to czego tutaj oczekiwać od ludzi z ulicy? To jest naprawdę coś niebywałego. No właśnie, wspominałeś, Borys, o dobru służby, że komendant z niektórymi osobami się żegnał, pewnie też na podstawie tych zapisów o utracie zaufania. I powiedziałeś, że policjantom będzie przykro. No ja niestety często słyszę historię, że to i na szkołach policyjnych, czyli ci początkujący dopiero adepci służby, jak i w innych służbach, no mają z tego żarty. Memów jest po prostu już na setki, a do tego nawet sobie żarty robią i przyklejają takie karteczki gdzieś na korytarzach, drzwiach swoich pomieszczeń, że przypomina się, że w pomieszczeniach służbowych nie strzelamy, tak? No, one są często dosadniejsze, no ale chciałem względnie grzecznie się do tego odnieść. No, może warto było wziąć to jednak na klatę. Umówmy się, każdego roku setki pewnie mamy takich przypadków oddawania niekontrolowanych strzałów w różnych okolicznościach. Kończy się postępowaniami, ewentualnie jakimś dodatkowym przeszkoleniem dla funkcjonariusza. Oczywiście strzelenie z granatnika przeciwpancernego to nie to samo, co strzelenie z dziewiątki, ale może trzeba było wziąć to na klatę i powiedzieć tak, zepsułem, przepraszam, posypuję głowę popiołem. A właśnie układanie chyba pewnych wersji, bo tak to wygląda, niestety nie wygląda najlepiej i chyba nam obu gdzieś tam kiełkuje w głowach ta wersja, że być może to jednak nie do końca był sam komendant. Brałem to pod uwagę. Naprawdę brałem to pod uwagę. Znaczy powiem ci inaczej, jak już wspomniałem, pomimo animozji do pana komendanta, pewnych swoich żali, smutków, naprawdę chciałbym, żeby to nie było. Chciałbym, żeby to nie było. Chciałbym, żeby po czasie wyszło, że ktoś inny, tylko on bierze to na klatę ze względu na, no z różnych względów bodajże, tak? Bo zawsze w sercu będę miał policję i uważam, że ta sprawa może rzutuje fatalnie na jej wizerunek. To nie ulega żadnej wątpliwości. Budowanie tych wersji, założeń dzisiaj jest po prostu tak śmieszno banalne, że wręcz to jest tragiczne. Dlatego chciałbym, żeby to nie był on, naprawdę. Ale to też nie jest dobre dla policji, Borys, że tak ci wejdę w połowie zdania. Może się okazać, że sam komendant czy jego współpracownicy w pewien sposób kryją być może kogoś innego. Oczywiście może się też okazać, że osobę, która też nie powinna być w tym miejscu z różnych względów, ale to też by mogło pokazywać pewnego rodzaju, no, okoliczności, które mają miejsce, a mieć miejsca nie powinny. Artur, ja tu nie chcę wchodzić w kwestię bycia sztywnym i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tylko jedną taką rzecz. W różnych instytucjach różne sytuacje się zdarzają, różnie się je rozwiązuje. I to tak niech będzie taka ocena do tego zdarzenia. Wizerunkowo jak najbardziej masz rację, no, zgodnie z prawem, przepisami i tak dalej, literą prawa. Masz rację, tylko tak jak powiedziałem, to jest takie no, górolotne powiedzenie, tak naprawdę mówię. W różnych instytucjach różnie się zdarzają i różnie się je ogarnia.
pewne rzeczy załatwia się w czterech ścianach, żeby nie ujrzały światła dziennego, bo mogą źle rzutować na formację. Wersje mogą być różne. Finał tego wszystkiego jest jeden. No, pan komendant przyznał się, że to jemu eksplodowało. Nie ma to się jak, nijak do zniszczeń, do obrażeń. Ciężko będzie to wybronić, naprawdę. No, wizerunkowo jest to fatalna sytuacja dla niego. Bardzo fatalna wręcz. I szkoda, że te wszystkie lata, no, czy jakie by one nie były, no to jednak ten człowiek przepracował kilkadziesiąt lat w resorcie, tak mi się wydaje, bo ja nie znam dokładnej liczby. No to jednak w znacznym stopniu przekreśla. No tak jest, pracujesz na swoje życiorys całe życie, a możesz je skreślić w ciągu 5 minut. Niestety będzie zapamiętany jako pseudonim Granatnik albo Pan Cefaus. No tak to wygląda w rzeczywistości, nie ma co się oszukiwać. Trochę żartując, może dla niektórych będzie bohaterem, czyli tym, który zniszczył te nieszczęsne Bizancjum. To oczywiście, że tak, tylko że zniszczył nie to, co trzeba, bo on zniszczył to, co było wyremontowane za tam 3 bańki chyba, tak, pomieszczenie niżej, dla ludzi, którzy tam pracują. Natomiast nie zniszczył swojego pokoju, no tam, dziurę tylko wywiercił, no tak. No, sytuacja bardzo fatalna, naprawdę. Jako mężczyzna, funkcjonariusz, komendant chyba ma pewne drogi wyjścia z tej sytuacji. Niekoniecznie od razu musi być dymisja, może być oddanie się do dyspozycji, jest kwestia jeszcze emerytury. No zapytam cię, chociaż chyba wiem, jaka jest odpowiedź, co byś zrobił na jego miejscu. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Tak jak powiedziałem, wypadki się zdarzają w pracy różne. Dzięki Bogu nikt nie zginął, ktoś tam poniósł lekki uszczerbek na zdrowiu. Przede wszystkim, no już zostały pewne rzeczy zakłócone ze względu na niewykonanie pewnych procedur po zdarzeniu, tak? Czyli to już w jakimś znacznym stopniu wpływa na rzetelność prowadzonego śledztwa. Nie wiem, czy zostało sprzęt zabezpieczony, gdzie on teraz się znajduje, bo o tym się nie mówi. Nie wiem, czy zostały wykonane oględziny pirotechniczne, bo o tym się nie mówi. Wiele wskazuje na to, że tutaj dochodzi do mataczenia w sprawie tak naprawdę. I sama dymisja to nie jest rozwiązanie problemu moim zdaniem. Bo trzeba pamiętać o tym, że policjanci za podobnego typu zdarzenia dostawali zarzuty i byli wydalani ze służby. Nie odchodzili raportem, tylko byli wydalani. A to jest kolosalna różnica. Uważam, że w tej sytuacji powinna być jasna deklaracja z strony pana komendanta. Proszę rzetelnie poprowadzić śledztwo i tyle. Czy możemy spodziewać się tej rzetelności? Ja mam grube wątpliwości co do tego. Z racji tego, że pan generał ma swoje ego i wie, że jego wizerunek został znacznie nadszarpnięty, no teraz musi w jakiś sposób z twarzą z tego wyjść. Czy wychodzi z twarzą? Oceny mogą być tutaj różne. Ktoś, kto budował mu tą wersję, może powiedzieć, świetna, super, rewelacja, jest dobrze, ludzie to kupują, no ale w większości przypadków może być tak, że jednak ludzie tego nie kupią. Ale samą sprawę tak naprawdę najlepiej chyba by było, jakby prowadziła nie policja. Zdecydowanie, zwłaszcza, że tutaj mamy przemyt broni przez granicę, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogłaby w to się wtrącić, żeby zrobić taką niezależność, żeby to było prowadzone transparentnie i tak jak Pan Bóg przekazał. Wierzysz, że prawdy się dowiemy? Czy myślę, że ta prawda już jest znana wszystkim, moim zdaniem. Natomiast jeżeli dowiemy się za tej władzy, to myślę, że dowiemy się za kolejnej, bo na pewno ktoś do tej sprawy wróci, chcą nawet rozliczać Pana Komendanta za jakieś tam protesty, za różne jego decyzje. Jestem wręcz przekonany, że tak będzie, że gdzieś tam będzie leżał na sercu niektórym ludziom, którzy będą chcieli do niego wrócić, nawet jeżeli będzie w stanie spoczynku. Na pewno wrócą do ludzi, którzy byli w jego otoczeniu. To jest policja i to, że ktoś nosi mundur generała czy majora, to nie znaczy, że ma sztywny kręgosłup i nie pęknie. Zawsze ktoś dostanie propozycję do odrzucenia, żeby powiedzieć prawdę, jak to wyglądało. No i może być różnie. Także ja myślę, że jednak mimo wszystko za jakiś czas, jeżeli to nie jest prawda, o której my teraz słyszymy, że to on i tak dalej zrobił, no to myślę, że ta prawda ujrzy światło dzienne za jakiś czas. Borys, jesteśmy tak naprawdę chwilę po premierze trzeciego sezonu Kruka, a jak zapowiadaliśmy wcześniej, no byłeś też konsultantem. Jak tam praca na planie? Podobało się? Rewelacja. Znaczy tutaj był zupełnie inna część skręcona. Główny reżyser, który był autorem 2 pierwszych części, Maciek Pieprzyca, w połowie zrezygnował. Przejął pałeczkę jego kolega, który kontynuował jego dzieło. Maciek już zrezygnował całkowicie z kolejnych części. Znaczy myślę, że kolejnych części nie będzie. Jeżeli chodzi o sam projekt, no mega doświadczenie, naprawdę niesamowite. Wspaniale się z ludźmi pracowało. Pełna pokora, no bardzo fajnie, naprawdę. Mega, dla mnie mega doświadczenie. Cieszy mnie to, że moja praca została doceniona. Są tam kolejne pomysły na jakieś inne scenariusze, na inne filmy, co mnie też bardzo ucieszyło. Tu nawet nie mówię, nie chodzi o kwestię wynagrodzeń, tylko samo kwestię obcowania z tymi ludźmi, poznawania tego środowiska. Fantastyczna praca na planie, fantastyczni ludzie. No. I to mnie cieszy, że mówię, są kolejne projekty przygotowywane, w których będę
miał przyjemność współpracować z Maćkiem i z innymi aktorami. To nie pozostaje nic innego, jak życzyć dalszych sukcesów na tej cywilnej drodze i obyś zawsze właśnie na policji, mimo pewnych oczywiście własnych problemów, jednak miał dalej dobre serce, tak jak masz w tej chwili. Cały czas. Do końca życia jeden dzień dłużej. Dziękuję ci serdecznie. Dzisiaj moim państwa gościem był nadkomisarz już w stanie spoczynku Marcin Borys Miksza. Do usłyszenia. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję również. Wesołych świąt. Przy okazji wszystkim życzę zdrowych, spokojnych, rodzinnych, pogodnych. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie. Oczywiście ja również się przyłączam do tych życzeń. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/Na Celowniku.